Siema, z tej strony znowu Przemek z kanału Arach na Hobie, hodowla ptaszników. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku coś, o co prosiliście mnie od naprawdę długiego czasu, czyli grupówka PES i Loteria Metallica. Jeśli jesteście ze mną od początku, pamiętacie filmik z raportu rozmnożeniowego PES i Loteria Metallica, który wyświetla Wam się u góry. Było to udane rozmnożenie fajnego niebieskiego gatunku z Azji. A dziś chciałbym Wam zaprezentować, jak wyglądają te osobniki po pół roku hodowli grupowej, jakie odnotowałem straty, czego się nauczyłem, więc zapraszam do oglądania, ale najpierw oczywiście intro. PES i Loteria Metallica, czyli piękny niebieski pająk, mam nadzieję, wszystkim bardzo dobrze znany. Obecnie, gdy rozmnożymy, potrzebujemy na niego dokument CITES, więc jeśli macie jakieś problemy odnośnie CITES-u z brachami bądź PES i Loteriami, w tym filmiku jest wszystko fajnie, kompleksowo wyjaśnione, ale dzisiaj żadnych formalności załatwiać nie będziemy, a będziemy mieli okazję zachwycić się pięknem grupówki PES i Loteria Metallica. Na ten moment niestety nie orientuję się, ile tutaj może być sztuk. Natomiast sztuka, która właśnie biega mi po ręce, czego nie polecam, jest jednym z takich średnich wielkościowo pajączków z tej grupówki. A z czego to się bierze, jak to fajnie ujął Kuba z filmiku, do którego na początku nawiązałem tą koszulką i tym kubkiem. Te średnie i te mniejsze później dobiegają do koryta niż te większe. Odnośnie handlingu, tak samo jak w tym i w tamtym odcinku, nie róbcie tego, jeśli nie musicie, ja robię to na własną odpowiedzialność. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie są skutki ukoszenia takiego pająka, podrzucam Wam poniżej artykuł raportu ukoszeniowego PES i Loteria Rufilata, jeśli się nie mylę, które sporządził Morph z kanału Spiders Online, więc zapraszam Was tam po odcinku. A co? My przechodzimy do przekładania tej grupówki. Oprócz tego do odcinka przygotowałem jeszcze grupówkę PES i Loteria Rufilata, PES i Loteria Regalis oraz Hysterokrates Gigas, więc tych grupówek dzisiaj troszkę będzie. Zatem jak prezentuje się grupówka PES i Loteria Metallica po pół roku hodowli? Na pierwszy rzut oka zdecydowanie rzucają nam się większe sztuki, z których jedna siedzi tutaj, jest ona świeżo po wylince. Z góry wygląda to tak, jak możecie zauważyć, jest tam troszkę syfu, z tego powodu, że chciałem Wam pokazać, jak przez 2 tygodnie nie sprzątając można taką grupówkę zapuścić, bo jest tu generalnie znacznie więcej, natomiast myślę, że w momencie, gdy zaczniemy je przekładać, policzymy je i zobaczycie wtedy tak naprawdę, jaka chmara ich tutaj siedzi, bo naprawdę jest ich tutaj całkiem sporo. Jeśli chodzi o pojemniczek, w jakim tą grupóweczkę teraz będę trzymał, to zapragnąłem kiedyś trzymać taką grupówkę Metallic w takim terrarium, jakie stosuję u siebie na hodowli. Jest to terrarium otwierane gilotynowo. Urządzimy im to fajnie, a mi na pewno sprawi dużą radość oglądanie, jak rosną one w takim fajnym szkiełku już na regale, niż w takim matowym pojemniku, w którym mało co widać. Zmieniłem nieco ustawienia światła, żeby gdzieś fajniej te pajączki były dla Was widoczne i żeby obraz nie był prześwietlony. Generalnie sprawa wygląda tak, że musimy zagonić je gdzieś do pojemniczka, a następnie tutaj fajnie strzepać. Tutaj będzie o tyle trudno, że chcę zrobić fajne zdjęcie, natomiast te pęki będą też chciały nam stąd fajnie uciec. O ile przy 2, 3, 10 sztukach będzie to do opanowania, to przy ilości, jaka zakładam, jest tutaj, a zakładam, że jest ich tutaj na ten moment około 60, może być to nie lada problem. Czy takie małe poja mogą mnie ugryźć? I tak, i nie. PES i Loteria generalnie przez dużą część osób są demonizowane. Najczęściej osoby, które twierdzą, że PES i Loteria są agresywne, nigdy tych nie hodowały w jakichś większych ilościach. Ja powiem tak, że PES i Loteria, o tyle, że lubią pobiegać, to naprawdę są to pająki, które robią to w ostateczności. Nie pchacie tam zbytnio palców, tak jak robię to ja, to naprawdę nie macie się czego obawiać. Jednak muszę nieco zmienić teraz technikę, mianowicie korek, który jest tutaj, muszę wyciągnąć. Jak widzicie, siedzi ich tutaj troszkę. Efekt wizualny takiej grupówki jest naprawdę niesamowity i na żywo robi piorunujące wrażenie. Taką grupóweczkę, taki korek, płat niczym z ula, przykładamy do praplasta. Jest to chwilowy zabieg po to, aby teraz te pająki móc powybierać z tego pojemniczka, a następnie te, które zostały na korku. We'll be right back.
momencie, gdy zacząłem nagrywać ten filmik, zauważyłem, że jedna bezloteria, która leżała na dnie, gdzieś sobie zaczęła linieć delikatnie, miękką pensetą przełożyłem ją do takiego pojemniczka. Jak widzicie, elegancko sobie linieje. Ta chusteczka służyła temu, żeby mogła się gdzieś zahaczyć. I tutaj coś, co świetnie teraz uda mi się pokazać, czyli różnica we wzroście pająków, które są hodowane grupowo, a nawet nie tyle co grupowo, pająków w ogóle z tego samego kokonu i po prostu różnica we wzroście. Tutaj mamy sztukę no, z 2,5-3 cm na bank. Tutaj mamy natomiast sztukę maksymalnie, nie wiem, L2-L3, więc różnica jest kolosalna. Tutaj mamy już fajną, wybarwioną sztukę, a tutaj takiego szarego, małego pająka. Śmieszna sprawa, zawsze mnie to ciekawi, że aż tak ta różnica może gdzieś to się u nich pojawić. I jak możecie zobaczyć, efekt no prawie końcowy, naprawdę prezentuje się niesamowicie. Gwarantuję wam, że na żywo naprawdę robi to mega wrażenie. Pięknie błyszczące się na niebiesko młode sztuki, Bezloteria Metallica z własnego rozmnożenia. Naprawdę cudowny widok. Nie wiem, czy zbytnio nie jest to prześwietlone. No. Natomiast dosyć trudno oddać piękno, jakie teraz tutaj przed nami sobie chodzi. No i tutaj, jak widzicie, niektóre sztuki naprawdę malusie, a z drugiej strony naprawdę spore sztuki. Ostatnim krokiem przekładania tego oto cacka będzie umiejscowienie teraz korka. Tak jak możecie zauważyć, jest to dosyć trudne, ponieważ zrobiłem to w odwrotnej kolejności tylko po to, żeby zrobić fotę. Czy fota wyszła, ocencie sami, jest już na Facebooku. No co, więcej tutaj kombinować nie będę, wszystkie najprawdopodobniej przeciągną się na korek. Grupóweczkę w tym momencie mogę zamknąć. Sztuk w tej grupówce aktualnie jest 63 plus jedna, która ledwo co wyliniała. Pokazałem wam ją przed chwilą, którą dam do wysuszania na 3-4 dni i ponownie tutaj wrzucę. W takim razie, co mogę stwierdzić po przełożeniu tej grupówki? Na pewno to, że te pańki nie zjadały się aż tak, jak w zasadzie dużo ludzi myśli, jak zresztą sam się obawiałem, że będą się zjadać. Wynik jest bardzo przyzwoity, zniknęło mi stąd około 3 sztuki. Parę sztuk udało mi się już przełożyć do osobnych pojemniczków, chciałem sprawdzić, jak one będą mniej więcej rosły. Natomiast tutaj na ten moment tak się to prezentuje, jestem naprawdę bardzo zadowolony z wyniku. No całe szkło z tymi przepięknymi pyszczkami świetnie się prezentuje. A my polecimy z następnymi grupówkami, ponieważ jeszcze dzisiaj ich trochę nam zostało. Grupóweczka jest już na regale, ale powiem wam szczerze, że naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Tutaj na regale już te kolory nie są aż tak ładne, ponieważ tutaj światło jest nieco słabsze. Natomiast no naprawdę jest to coś przecudownego. Jeśli giełdy wrócą, a ja tej grupówki nie rozdzielę, to gwarantuję, że będziecie mieli okazję sobie ją zobaczyć i to już w nieco fajniejszej wersji, ponieważ te pańki maleć raczej nie będą. Ważna kwestia, którą pominąłem, a w zasadzie o której nie powiedziałem, dlaczego tu nie ma torfu. Z tego powodu, że bardzo łatwo u nich o jakieś roztocza, muszki, które na hodowli nie są zbytnio pożądane.
takie spryskanie raz na tydzień idealnie im gdzieś wystarczy. Bardzo dużo wody pobierają także z pokarmu. Nie mam tutaj problemu z blokowaniem się w linkach. Jeszcze do niedawna stosowałem taką chusteczkę na dnie, natomiast teraz w ogóle z tego odszedłem i jedynie co to raz na tydzień spryskuję im te ścianki po to, aby gdzieś się fajnie napoiły. Tak jak na początku wspominałem, przygotowałem wam jeszcze dwie grupóweczki, mianowicie jest tu grupówka Pecyloteria rufilata oraz Pecyloteria regalis. Jeśli chodzi o tą grupóweczkę rufilat, to młodziaki z tej grupówki nie powinny być wam obce, ponieważ są to młodziaki z mojego rozmnożenia, których kokon odbieraliśmy przedwcześnie od samiczki. Są już to takie fajne, podrośnięte, zielone sztuki. Chciałbym je dzisiaj też przerzucić do czystego pojemnika. Natomiast tutaj grupówka, którą całkiem niedawno zakładaliśmy, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do grupówki Metallic torfu tam nie było, tak samo w przypadku Rufilat, to tutaj ten torf się znajduje. Dlaczego tak to wygląda? Z tego powodu, że wylęk, którym karmię takie grupówki, nie pozostawia po sobie tyle resztek organicznych, na których osadzałoby się wszelkiego typu roztocza, muszki. W przypadku Metallic czy Rufilat, które potrafią zjeść już bezproblemowo dorosłego karaczana tureckiego, tych resztek zostaje na tyle dużo, że muszki bardzo chętnie się do nich zlatują i składają jaja. Z tego powodu unikam wyłożenia torfem właśnie takich grupówek. Natomiast tutaj też ciekawa sprawa. Grupóweczka Hysterocrates gigas w ilości 70 sztuk. Dopiero w momencie, gdy pościskam lekko tą grupówkę, te młodziaki stąd wychodzą. Zastanawiam się, czy nie będę chciał tej grupówki dzisiaj przeliczyć. Początkowo było tu 70 sztuk. Przez jakiś czas zapomniało mi się o tej grupówce. Wydaje mi się, że jakieś niewielkie straty mogą tutaj powstać. Wydaje mi się, że warto, żebyśmy przeliczyli tą grupówkę, ale w pierwszej kolejności posprzątamy sobie u rufilatek. A zanim to nastąpi, chciałem wam jeszcze pokazać te regaliski, nieco prześwietlone tutaj. Natomiast popatrzcie, jak niedawno zrobiliśmy z niej grupówkę, a jak one już są naprawdę duże. Są już takie bez problemu L3, więc naprawdę rosną w tej grupce w zatrważającym tempie. Kadr na uciekinierkę. No muszę przyznać, że naprawdę ładnie wyrosły te rufilatki, a jeszcze ładnie biegają nam tutaj po stole i nie chcą się zatrzymać. To mi się na chwilkę zatrzymać tego wariata. Jest to podrostek Pecyloteria rufilata. Co mogę powiedzieć o tym pajączku? Zdecydowanie jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o cały ten rodzaj. Naprawdę te kolory to jest coś nieziemskiego. Tutaj mamy czwartą parę odnóży, kąciołki przednie dość fajnie widoczne, ornamencik, karapaks, naprawdę bardzo ciekawy pająk. Mam teraz samczora, który ogarnia mi wszystkie samiczki. Bitwa. Strasznie zwariowane te rufilaty, skaczą, uciekają, biegają, natomiast no urokiem to one zostawiają resztę rodzaju daleko w tyle. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, natomiast ten pająk jest naprawdę niesamowicie ogromny, kolorowy, potrafi pokazać agresję, a jeśli byśmy zobaczyli taką dorosłą samiczkę od spodu, naprawdę robi to przeogromne wrażenie. Zabieram się do przekładania, bo ja tak lubię się rozgadać na ich temat, bo naprawdę są niesamowicie pięknymi pająkami te rufilaty. Udało mi się na chwilę złapać tą grupóweczkę w miejscu. Mam nadzieję, że mi nie wystrzelą teraz, bo są w niskim braplaście. Fajnie to wygląda, jak siedzą razem. Tak samo jak u Metallic jest to bardzo zjawiskowe, to u Rufi też taka bardzo ładna pleśń, można powiedzieć, na korku tutaj wyrasta. Lekko taka różowawa oświata. Nie wiem, te włoski tak fajnie kontrastują z tym zielonym kolorem na odnóżach. Dobra, zatem nie będę już u nich tutaj dzisiaj się pałętał. Zamykamy się i przekładamy teraz i zerkniemy, co tam u grupówki gigasów. Grupóweczka lekko zakurzona, nowy pojemniczek z torfem. Uznałem, że przełożę je do większego, ponieważ tutaj jeśli dalej jest 70 sztuk, to mają tutaj już dosyć ciasno, warto, żeby dostał więcej miejsca. No i co? Lecimy z przekładaniem.
główeczka rozłożona. A jeśli ktoś trafi, ile wyszło tutaj sztuk, to uznajmy, że zgarnie on jednego takiego gigawska. Konkurs oczywiście tylko dla widzów kanału, więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować i podać w komentarzu odpowiednią ilość maluchów, jaka teraz się tutaj znajduje. Wygrywa pierwszy nieedytowany komentarz, który trafi poprawną ilość pająków z gatunku Cerocrates gigas, znajdujących się w tym oto niskim praplaście. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam serdecznie na moje media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka, na Instagramie najwięcej się ostatnimi czasy dzieje, więc koniecznie sprawdzajcie. Zapraszam na live o 21:00. Napiszcie, czy taki odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Oh,